Witajcie na kanale Dairy Crafts, z tej strony Aga. Po raz kolejny przygotowałam dla Was kartkę w temacie wiosennym. Tym razem nie wielkanocną, a urodzinową. Na główny motyw tej kartki wybrałam grafiki grzybów. W tej pracy chciałam, aby tło było akwarelowe, ale tym razem zamiast używać, jak zawsze, tuszy Distress, to postanowiłam wypróbować proszki Lindy Skunk. Jeśli po raz pierwszy słyszycie nazwę tej firmy, to tak tylko szybko Wam wyjaśnię, że jest to firma, która produkuje zarówno mgiełki, jak i proszki, które zawierają nie tylko pigmenty, ale także drobinki, które bardzo ładnie odbijają światło. Tu myślę, warto Wam wyjaśnić, że kolory tych proszków nie pochodzą od jednego pigmentu, a jest to kombinacja kilku. Co zresztą mogliście przed chwilą zauważyć, jak dodawałam do proszku wodę. Myślę, że mój tutorial jest na tyle prosty, że mój komentarz jest zbędny. Zatem zostawiam Wam muzykę i zapraszam do oglądania. Wszystkie produkty, jakie wykorzystałam do zrobienia tej kartki, znajdziecie w opisie pod filmikiem. Do usłyszenia pod koniec filmiku.
koniec chciałam Wam jeszcze pokazać, jak przepięknie błyszczą te proszki. I to wszystko, co na dzisiaj dla Was przygotowałam. Mam nadzieję, że moja propozycja przypadła Wam do gustu. Zachęcam do subskrypcji kanału, a jeżeli spodobał się Wam mój tutorial, to zapraszam do obejrzenia innych na moim kanale. Wystarczy kliknąć link po lewej lub po prawej stronie ekranu. Dziękuję za uwagę i do następnego tutorialu. Hej!